Ostatnie dni przed wakacjami uczniowie nie spędzają w szkołach z książką w ręku. 27 czerwca Żegluga Ostrucko-Elbląska zorganizowała dla szkół podstawowych dzień na kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Uczniowie podstawówek rywalizowali w mistrzostwach piłki nożnej Mini Euro 2012. W ostruckich mini-mistrzostwach wygrali uczniowie szkoły podstawowej nr 1, a od początku czerwca większość z nas ogarnęła Euromania. Mistrzostwa Europy zbliżają się ku końcowi, dlatego też uczniów z ostruckich placówek zapytaliśmy o to, kto ich zdaniem zagra w finale i zostanie mistrzem Europy w 2012 roku. Moim zdaniem w finale Mistrzostw Europy będzie mecz pomiędzy Hiszpanią a Niemcami, a wygraną drużyną będą Niemcy. Myślę, że będzie wynik 1-0 lub 2-0. No i z szyi podolskiej klasy. Hiszpania z Niemcami zagra. Myślę, że to będzie mecz bardzo dobry. I będzie dogrywka w karnych, wygra Hiszpania. A kto jest najlepszym piłkarzem mistrzostw dla Ciebie? Myślę, że Mesut Özil i Cristiano Ronaldo. Na tych mistrzostwach grają bardzo dobrze, bardzo rozumieją się ze swoimi kolegami z klubu i tworzą bardzo ładny futbol. Ja kibicuję drużynie Hiszpanii i moim zdaniem ona wygra Euro 2012. A jaki jest Twój ulubiony zawodnik z reprezentacji Hiszpanii? Andrea Iniesta. Według mnie najładniej gra Portugalia. A kto zagra w wielkim finale i na kogo stawiasz? Zagrają raczej Hiszpania i Niemcy i stawiam na Hiszpanię. A jaki jest Twój ulubiony zawodnik? Kogo najbardziej doceniasz podczas tych mistrzostw? Cristiano Ronaldo. Oglądam mecze i kibicuję dla Hiszpanii. A kto zagra w wielkim finale i kto wygra? No sądzę, że będzie grała Hiszpania z Niemcami i wygra Hiszpania. Ja bym chciał bardzo Portugalia-Włochy i żeby wygrała Portugalia, tak z 2-0. A kto według Ciebie jest najlepszym bramkarzem mistrzostw? Iker Casillas. A zawodnik z pola, komu najbardziej kibicujesz i kto zasłużył na miano najlepszego? Ja najbardziej kibicuję Cristiano Ronaldo. No ja myślę, że to będą Włochy z Hiszpanią i kibicuję Hiszpanii raczej. A jaki jest najlepszy zawodnik z reprezentacji Hiszpanii? No ja myślę, że to jest Iniesta. O tym, czy młodzi sportowcy mieli rację, przekonamy się 1 lipca. Wtedy to na Stadionie Olimpijskim w Kijowie odbędzie się wielki finał Mistrzostw Europy.